Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w kolejnym 31 odcinku z Gothica 2 The Returning. Tym razem już na innym save'ie. Pomęczyłem się, żeby sobie nieco nadrobić. Oczywiście to tak na szybko robiłem, ale dotarłem do tego miejsca, idealnie do tego miejsca, w którym żem skończył. Ja żem tam wtedy przeskoczył, minął tego strażnika, ale teraz spokojnie możemy bardziej już zająć się każdą misją, ponieważ już przecież mamy trochę więcej życia, siły, umiejętności, to nic nam już nie jest w sumie straszne. Nie trafiło go w ogóle. Taki wał. Powinien się spalić. No, szybko. Dobrze, żebym tam nie wbił wcześniej. To by było cienko. Muszę sobie nieco manę uzupełnić. Jak widzicie, już mam sporo tych... sporo mikstur, ale lepiej jeszcze z krzaków będę się żywił. Mi jest łatwiej i szybciej. Okej, to może teraz tak. Tu jeszcze te grzyby. Możemy się zająć ubijaniem goblinów. Ło! No to teraz cała horda przyjdzie. Ło! Ło! Ten jak mi z topora przywalił, to się trochę popiszczyło. Ale już im uciekam w tej chwili. Pudło. O kurde, ale te... Ale minąłem, o kurde! Ale mam low! Ale mam naderwane low! I teraz jak mnie dotkną, to już po mnie. Ewidentnie. O ludzie. Ale żem oberwał. Ale zaraz będzie ze mną lepiej. Nie gonią mnie już? Patrz, jeszcze mnie goni, no nie odpuszcza sobie. Już? Dobra, skończył mnie gonić. Macie szczęście. Teraz to się trzeba podleczyć i to porządnie. Dobra, pięknie. Coś jeszcze? Znowu jedna z tych cholernych bestii. LOL, ale żeście się pobugowali. Really, przez jednego goblina jesteście zbugowani. Gdzie on to jest? Aha. Ten wasz goblin jest tutaj. Hej, ciągle to nie, no co za goście. A ten jeszcze się kręci. A nie wiem co z nim. Jakiś trochę chory. Dobra. O. Chyba podejdzie teraz ten goblin do niego. Trzeba będzie mu pomóc. No kurde, ja muszę tam tych goblinów chyba ubić. Bo ten gościu się uwziął. No chodź! Jedna bestia mniej! Ale no... Ekspa mi zabraliście, wygnoje. A ten idzie z takim podkozaczonym krokiem. Dobra. W dupie to mam. Najwyżej kiedy indziej sobie więcej ekspa zrobię. Ale teraz trzeba będzie się zająć tą czerwoną tabliczką, która jest dla nas istotna. Powiedział, żebyśmy szli w tą stronę cały czas. O, może tą skrzynię otworzymy. Zobaczymy jak tutaj jest. O. Tu ile mi się łamie wytrychów? Mam tu 64. O, i tu się łamie po jednym wytrychu. No i tu jest OP. Tu jest fajnie. A tamto mi się łapało po chyba 15 wytrychów. I się nie dało. Dobra. Jaki z tym...
Jest quick save. Kurde, nie ma tych quick save'ów. Muszę robić samodzielnie, bo to widać też tu nie działa za bardzo. No i ogólnie powiem wam, że jestem zadowolony, bo są teraz efekty. Teraz biję przeciwników na plecy, jak się tylko da. Najlepiej. No biegnij tym sprintem, kuziwa. Bo to ma być jeszcze jedna ścieżka. O kurde, za to się dla mnie źle skończy. O kurde. Kurwa. Oh shit. No i ładnie, już zaczynamy po prostu balangę na całego. Gdzie ja to w ogóle miałem iść? No właśnie, jeszcze trzeba położyć piedestał. Tego zapomniałem zrobić. Ej, to musimy powtórzyć tą historię. Nie ma wyjścia. Czyli musimy oczywiście znowu wykorzystać ten sprint, aby się tam przedostać, a po prostu zniszczymy te wszystkie stworzenia po kolei, bo przecież nie stwarzają w tej chwili dla nas już żadnego zagrożenia. Zobaczcie. O, kurde no. No kurde! Ale te krwiopijce to mnie zmasakrowały. W grupie to potrafią. Oj, tam trzeba podejść z magią. Normalnie z tego kostura to ja ich nie przywalę. O nie, spadajcie. No i teraz błotniaki się do mnie przybiorą. No i patrz. A i teraz cię piję. Dziwko. No. Teraz ja go biję. Tylko on mnie dziabnął raz za mocno. Ale i tak zginąłeś. Dobra. Przynajmniej teraz mogę ubijać normalnie jakiekolwiek stworzenia. Może poza krwiopijcami, bo one to w grupach robią siekę. To na nich najlepiej zadziałać magią w tej chwili. No i widzicie, no, trzeba tu działać strategicznie. Ale mówię wam, to działa. To działa i to jest dobre. Tylko kurczę, trochę mi słońce przeszkadza. Ale no nic nie zrobię. Nie będę się na siłę przekomarzał. O, dobra. Ubijemy sobie kolejnego. Jeb, jak go ubijemy. Jezu, jaki ten kostur jest potężny. Nie, OP. Kurde, i teraz tutaj. No i uciekać, 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 uciekać. Dobra, no i... No i mnie zatruło, no. I taki chuj. Dobra, nieważne. Ale na co ty pijesz więcej tych mikstur? Co za imbecyl. Stokobezia czasami jest. Dobra, jeszcze manę sobie pi. O kurde, też żeśmy trochę stracili tej many. A opłacałoby się nieco przywrócić sobie. Kolejny truteń. Uciekaj, uciekaj. O, i tak mnie zatruło. No patrzcie, to jest chore. Przecież ja biegłem na sprincie. I tam mnie zatruło. Tak, taki chuj. Dobra, tu już przynajmniej nie rage'uję. O kurde, wystarczy, że w FIFA krzyczy na tych Niemców, ale... dzisiaj mi zagrali taki fajny mecz, że go zobaczycie jutro. Że to jest coś. Tylko coś mi przycięło przy postrzale z czwartego gola. Coś zaczynało przycinać, nie wiem co to było. No i nie zobaczycie piątego... Nieważnym.
To nieważne, nieważne. Bez spoilerów najlepiej. Okej, dobra, no i możemy iść dalej. Bo wiem, że się tam dostanę. O, trafiło. No i teraz nie zatruło. Da to, żeśmy dobrze rozegrali. Tylko straciłem szybko dużo tych antidotum. A szkoda je tracić. Bo ich jest mało. A stworzeń jest więcej. Dobra. Co to było? A? Coś widziałem. No kurde, coś znowu. Ze stoblą. Co? Kurde! A! Goni mnie coś jeszcze? O nie, tylko nie błotnik. No i muszę wypić znowu antidotum. Już po raz chyba trzeci w sumie. Ale co poradzić. Ale żeśmy jakieś ze stobluma zabili. Co to kurde jakieś. Oj, nie dzwonić, nie dzwonić, nie dzwonić. Kurde, SMS-y mi jakieś przychodzą. A co mnie obchodzi jakaś szalona ruda? Kurde, szalona ruda. Ja będę chciał, to sobie posłucham tej piosenki, ale ona mi nie jest potrzebna do życia. Dobra, jakaś jagódka. Był ten zestaw, blin. Jeszcze. On przeżył? Przeżył. Taki wał. No lol. Co? O kurde, jakie to jest twarde, bydle. Jakie to bydle jest twarde. Kurde no. To jest twardziel. Tylko jak mu będę uciekał, to przeżyje. Goni mnie. Oh yeah. Koniec. Kurde no. Słońce przeklęte mi musi zapalić. Wybaczcie, ale chyba będę musiał zejść na chwilę z fotela. Kurde, bardziej nienawidzę słońca niż Samuela Eto, no poważnie, no. Jest katastrofa. Dobra, ale już jest dobrze, ze Stoblum, kurde, ze Stoblum, jakieś śmieszne i śmieszna nazwa dla tego stworzenia. Dobra, jeszcze gdzieś są te trutnie, bo widać. No i mana ci się już skończyło, o bidulku. Trzeba będzie to tak załatwić. Dobra, chodź tu. Kurde. Zabił mnie, a ja nie zapisałem tego. Kurde. Nie. No nie zapisałem tych postępów. A kurde, kij im w oko. Nie chcę mi się z nimi bić. Zrobię to szybko i bezboleśnie. Przy tym nie tracąc czasu. Ale ja szukam piedestału. Dobra, znalazłem. Oh yeah. Potem sobie ubijemy te stworzenia. Teraz zrobimy takie coś. To jest Merdarion, to mi da kolejne cepaki. Daj mi nas oczywi. Masz. Dobra, jak coś to teraz będzie czwarty teleport. Gdzie jest do tych. A tam jest to bagien. Okej. Okay. Badum. Okej. Okay. Spoko. No i teraz możemy w spokoju wybijać te stworzenia, no jak chcecie, no. Ja tego na siłę nie robię. Tylko chodzi o to, że exploring musi być. Gdzieś jeszcze? Ktoś się zgłasza na ochotnika do zabójstwa? Nie. Poddali się. To się cieszę. Przynajmniej tyle dobrze.
że mi nie będą szkodzić tak bardzo. Tak bardzo. Ale tyle podków nam starczy na najbliższych kilkadziesiąt walk. To jest coś w sumie. No i tam jeszcze jedna krwiopijca. Ale te trutnie są najgorsze z nich wszystkich. Powiem wam szczerze, już tam pół biedy z krwiopijcami, bo one jeszcze robią krzywdę, ale bagienne szczurki to one już są w ogóle słabiutkie. Gobliny no jeszcze siekają. No bo nie można powiedzieć, że nie. Okej. Nie wiem, muszę kurde ten zjeść nieco tych chwastów. Okej, dobra, idź z tą magią najlepiej, bo ta magia mi najlepiej służy. Dobra. Bagienny truteń, a rzucę. Ale ty jesteś inteligent. Nie goni mnie? Kurde, czemu tak kamerę tak nisko unosi? Ja nie wiem, co to jest ostatnio z tym gotowym. Boże, jak ty rzucasz tą magią? Kurde, jaki ty jesteś zrąbany czasami, Bezio. Robiłbyś coś raza dobrze. Ciekawe, czy by robił właśnie. To jest najgorsze. A zrobię mu taki myk, że mu uciekniemy. Okej, dobra. O lujo, gdzie ja się dostałem? Tu to chyba jeszcze nie byłem w życiu. Ale teraz to nas w pizdu stworzeń goni. Coś nas goni? A, wszystko pouciekało. Dobra, jesteśmy w tej świątyni. Tak? Tak, to jest ta świątynia. Nie. Nie, to jest... To jest droga powrotna. Ej, to jak ja żem poszedł? Kurde, jakie to jest chore. Nie. Nie, nie. Dobra. Zanim mówiłem tutaj aż. Przez chwilę. Nie. Taka schiza normalnie. Dobra. No to jeszcze raz dobiegniemy tam, no i kurde, kim w oczy. Ja myślałem, że to już świątynia, czy coś. Ale nie. To się okazało być fałszywą pułapką. No i tu się zaraz nam skończy sprint. No kurde, zajedźcie mi z oczu! Kurde. No i, no i właśnie o to chodzi, że tak nas kurde robią. No, chcę tą świątynię znaleźć tu. Kruczset. Czy to takie będzie trudne? Kurde, coś widać, że się będę musiał przejść tam do tych magów, przespać się i się przejść tam, bo to jest kurde naprawdę no dorąbane. Którym mamy w ogóle dzień? Siódmy. O, to dziwo, mamy tydzień. Weź ty się tam przebiegnij, bo kurde, nie chce mi się na piechtę. A jak przywalisz ze sprinta, to już będzie lepiej. Nie wiem, nie włączyłem teraz stopera i szczerze mówiąc, mam na to wywalone. Chcę tylko się tam dostać, do tego łóżka, przespać się i ten, działać dalej. Okej, dobra. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Już myślałem, że mi łóżka pozajmowali. Moja reakcja była taka sama. No na co? Na erekcję? Cieszę się. Okej. A co ze sprintem? Chyba będę musiał go sobie załadować potem. Którą my mamy godzinę? Lol, ale Jordian się zapędził. Dobra, godzinę mamy. Dlaczego 21? I co jest kurwa? Ja chcę do rana! Jakie to jest niedorąbane? Jakie to jest. Nie. Żal.
i chuj. Do rana, kurde no. No i dni mi się marnują tylko. No i ma być do rana, a nie do, kurde, 21. Ja nie wiem jak to w ogóle działa, no. Ale dobra. Zwał tak zwał. Ale teraz chcę zrobić taki myk, jak po prostu dostać się do świątyni. Aha, myśmy źle poszli. No widzicie. Myśmy złą drogą poszli. No, tam jest ta świątynia. No. A ja żem poszedł w odwrotną stronę. No, to widzicie, jaki ja jestem chory czasami. Dobra. Ała, ała. Kurde, ludzie, ogarnijcie się czasami tam. Cholerstwo, teraz jestem w dupie. Czasem już tak muszę powiedzieć. Moment, zjem trochę chwaścików i będzie lepiej. Przecież tam się jaszczury nie dostaną, no. Dobra. To ja mogę jeszcze trochę z magii porzucać przy... Nie no, co za inteligent. Ty! Jak? Łotyluju. Okej, dobra. O, szpuk. Ło, dobra. O, mamy 5 sztuk antidotum. Nie wiem jakim cudem. Ale się cieszę w sumie. A, bo żem wtedy zginął tam. O, to spoko nawet. To przynajmniej mi się nie zmarnują teraz, bo one są przydatne. Chodź tu, szczurze. O, w sumie zbugowałeś się na tyle, że cię mogę tak zabić. Jebci. A, i ten już musiał zmarnować. Ło, kurde. Wypij trochę teraz ten, tych mikstur. A ja nie wiem, jak ja sobie poradzę z tymi kamiennymi stworzeniami. To będzie katastrofa. Jak, no, tamtego szczura też mogę zbugowanego wydupić. Ło, ło, ło. Się wkurzył. Chyba karmy nie dostał. Dobra, moment. On tu sobie wbije. Ło! Ło kurde, mam za mało HP. A te szczury też biją. Ło luju! Ło. Wypijaj, wypijaj jak naprędzej. Dobra, może być. Ale może z magii bym prosił. No ale ten rzuca w górę. Co za łeb. Nie. Magia mi się marnuje, a ten jeszcze... No i ładnie, no. I tak się powinno z tego kustura bić. No bo on robi damage, to okropny. Chyba jedna z najlepszych broni, jakie mogły wpaść w ręce bezmiennego. Dobra, czyli tutaj porządek już jest. Kwestia jest taka, czy my w ogóle przeżyjemy tam. Okej, dobra. Zapisujemy to i sobie tam wbijamy. Po prostu jak najzwyczajniej w świecie. Tylko szkoda, że nie mam skradania. A to mi jest po prostu potrzebne. O kurde. Of. To. A tego kamiennego debila to ja w życiu nie ubiję. Młota do nosa! O kurde. A to jest. A to jest ta broń na te kamienne ździry, okej. Zaraz to załatwimy, spokojnie. Kurde, weź ty. Sprintuj. Szybciej weźmiesz to gówno. Dobra. I teraz przydałoby się mu uciec i założyć tą broń. I wtedy będę robił siekę z tej broni. Ucieknij mu na chwilę. Mamy ten młota Danosa. Teraz załóż go. I teraz go bij. Luuu, na hita poszedł. Te widzieliście?
O, jakiś klucz. Cieszę się. Ale fajna broń. Fajny patent. Jest mod Inosa, no teraz jest moda Danosa. Jest Szpandeliara. No kurde, epicko się będzie teraz grało. Dobra, no teraz to trzeba, kurde, przyciąć pasa. Tylko czemu mi życie spada? O kurde. A, wypij to szybko. A, czyli ofiarą jest za to nasze życie. Dobra, czaję. O kurde, ale jak my nosimy tą broń. O kurde, to trochę ryzykanckie. I to chyba aż za bardzo, bym powiedział. O kurde, dobra, to trzeba uważać. Nie, nie bić tych strażników, bo im więcej, tym my bardziej cierpimy. Kurde, to jest to trochę jak jabłko Edenu z Brotherhooda. To tak mogę porównać do tego, bo to jest wręcz do porównania, bo to też wysysało życie. I co z tym ołtarzem? No, nie ma czym, no to ja się cieszę, że nie ma czym. No, gwiazda mocy? Co to jest? Moment. Cośmy zebrali? E? Bo ja nie czaję. Co ja żem zebrał? Okej. To już było dziwne. A ja się dobiegł w swoim czasie. Dobra, bierzcie wszystkie potki. Zróbmy jeszcze save'a, zanim będzie gorzej. Ale kurde, ładnie. Już jest dobrze. Tu jeszcze widzę parę potków, które bym z największą chęcią je wziął. Bo one tu leżą i leżą, a czekają tylko na właściciela, czyli na bezimiennego, który to weźmie wszystko, oczywiście. No lol, bugit z teksturami, no. Nic nowego w sumie. O, jakiś skórzany mieszek, pewnie mi będzie dużo złota. A, aż 100! To fajnie. To chociaż tyle dobrze, że 100, a nie 25 na przykład. Jak to było ostatnio. Tu kolejne potki, kurde. Potków nasranych. Fuj. Co nie ta strona? Co nie ta... Aha, do tego robowca mogę otworzyć. W sumie. Ja bym je teraz pootwierał, to pewnie bym już pozdychał. Zapisz ty to jeszcze raz, bo kurde, ja mam takie ciary. No i właśnie. O, i bije nas. Lo, goblin się zbugował. To się go potem wybije. A... O kurde, to jest to, gwiazda mocy. Znaczy nocy. Czekaj, najpierw tu potka. Coś jeszcze chciałem tu trochę wytrzymałości nadrobić i z magii tego goblina no wybić, no co pozostaje. O, tylko teraz jak ja to wyjmę, to oczywiście ten już jest bug w grze, ale się ten goblin zbugował strasznie. No teraz jak tylko to, dobra. Fajnie, cieszę się. Jep. Aha, to były zielone. A jak te czerwone? Czy jak im, jak my mamy to w misji? A to chyba zielone, dobra. Kij mu w oczy. Dobra, to ja stąd znikam. Bo w sumie to chyba tyle miało być. Ja nie będę się bił z tymi gnojami. Goblin się może tam bugować ile chce. Może kurde nawet już płakać i cierpieć. Ale ja mu będę mówił chuj w dupę, no i kurde wygrywamy. Okej, to może teraz przebiegnijmy przez te bagna, bo mi się nie chce z tymi dupkami walczyć, no. Już bez przesady, dobra. To teraz już wiem jak dotrzeć. O, jeszcze lepiej będzie jak... o właśnie, tu sobie... Fajnie przebiegniemy, ominiemy ich. No i widzicie, jednak opłacało się zrobić nowego save'a, bo teraz gra się przyjemniej, łatwiej i nie narzekam tak bardzo. Dobra, Edgar. Znalazłem kamienną tabliczkę. Naprawdę? Ale z ciebie złoch. Może dzięki temu pozwolą ci wejść do obozu.
Aha. No okej, okay, dobra, to idziemy do tego Franco. I no, trzeba mu powiedzieć. Ty Nygasie, Fagasie, brudny cieniasie. Ja ci dam zaraz buta i pójdziesz ze stąd. Gejasie. Dobra. Gdzie jesteś, Franco? Może z pederastami gada. Sam jesteś zający. Okej, Franco. Tego jest więcej. Wiesz mi. Wiesz, mówi się o tym. A jak co? Dlaczego to chcesz? Co? A w końcu to była jego decyzja. No, złoto to mi nie da. Tak, tu masz tę kamienną tabliczkę. Dobrze. Znakomicie. Kruk będzie z ciebie zadowolony. A co z obozem? Mogę w końcu wejść? Nie, wysłałem tam Logana. Zajmował wyższą pozycję na mojej liście. W obozie nie potrzebują nikogo więcej. Poza tym przydasz mi się tutaj, skoro nie ma już Logana. Oj, nie, nie, nie. Ty świnio. Taki kur... Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Zaraz cię załatwię, na serio. O Boże, jak ja się do tego przygotowałem. Katastrofa. Nie, nie zmieniłem broni. Taki wał. O kurde. Jak mi dasz zmienić broni, to przysięgam, że cię oszczędzę. Ale kurde, najpierw to teraz muszę zmienić broń. Tak! Uciekaj najszybciej jak potrafisz! Dobra, uciekł. Okej, mogę zmienić broń. Za mało siły mam. Ale to mogę założyć. No i zaraz mu przywalę, no poważnie. Jak na grób matki będzie go, no normalnie, zaraz się krew zaleje. No, come on, Franco. Taki kozaczek jesteś. No chodź, chodź. W końcu to była jego decyzja. Wróciłem, pizdo. Chwila. Myślałem, że... Ty taki... Sam tak nie byłem. Pokaż mu! Pokaż mu! Mocniej! Patrz, jak się zaraz spalisz. No kurde, tak blisko! No szkurde, ile to jest go podpalić, no! Ale Bezio oczywiście nie pomyślał, żeby zmienić broń. No i takich. I zaraz zrobię save'a. Ja cię zaraz załatwię, ty kurde skurczybyczku. Sorry, musiał mi się odbić. Okej. Okay. A, wbił tu. A, widzę, że on też ma mózg. I wie, jak go używać. Kurde, przecież ja mu łatwo nie ucieknę teraz. Pierdziele, teraz będzie mnie gonił przez kurde pół bagien. Tak! Uciekaj najszybciej jak potrafisz! Goni mnie jeszcze? No nie, no mnie chyba zaraz coś zaleje. No kuźba! Jak nie, to go z magii załatwię. Tak! Uciekaj najszybciej jak potrafisz! Ała! Człowieku! Jak to bolało! Czekaj, wespnę się tutaj. Okej. Okay. Bardzo fajnie. A teraz szybko broni. Jest. O, idzie tu. Pederasta. Zapraszam. Tak! Uciekaj najszybciej jak potrafisz! Ło, ło, ło! Ale zabolało! No ale jak? No przecież... Nie... Jakie to jest pofakane! Fuck logic! Nie, no przecież ja go załatwiłem. On już nie miał życia. Jakim... No i teraz mnie się oberwało! Nie, no kurde, nie denerwujcie mnie już bardziej. No poważnie, już nie denerwujcie mnie bardziej. No, ten Franco to ma takiego fuksa, że szkoda gadać normalnie. Goni mnie jeszcze. No patrz, nie odpuszcza sobie.
Tak! Uciekaj najszybciej jak potrafisz! Dobra. Pierdol się. Zaraz będziesz skończony i kurde, ja zajmę miejsce za ciebie. Trochę się jabłek nawżyram. Dobra, i teraz jeszcze Serafisy. Przecież ja zaraz ubiję tego Franka. No zobaczycie. Z palcem w dupie bym to powiedział już. Dobra, jeszcze zrobię save'a do tego, żeby tego kolesia całkowicie już dobić. Franek! Franek! Chodź tu. Jak ci przywalę, to kurde ci się skóra z dupy zejdzie. Dobra. Ale broń zmień, ty. Fagasie. I jeszcze raz zrobisz za to save'a, za karę. Dobra, i teraz go można ściągać. Co on wie o tam tak mówiłem. Kto powiada myślał takie rzeczy, to jest możliwe. Ty taki kur... Boże. A! Pokaż mu! Dobrze, tak trzymaj. Dobrze, tak trzymaj. No i ładnie, widzicie? I teraz kurde kici w oko i nigdy już nie wstaniesz. No. Gryziesz ziemię. Ziemię, kurde, co ja powiedziałem? Ło, teraz to mnie zakręciło, ale już nie żyję. Nie można na tym polegać. I teraz chuj mu w dupsko, mogę wejść bez problemu. A tamten Rambo Bambo nie będzie już miał do gadania nic. Hej, co tu się stało? Pobiłem Franka. No i co? To teraz ty musisz zadbać, by te lenie odwalały swoją robotę. Hej, nie zamierzam marnować tu czasu. Chcę wejść do obozu. Nie teraz. Pokonałeś Franka. Czyli jesteś nowym przywódcą, no to rób swoje. Skoro jestem przywódcą, to mogę wybrać następną osobę, która wejdzie do obozu. No to mówię, że następny mam być ja. To nie takie proste. Nie potrzebujemy nikogo nowego, więc nikt nie wejdzie do środka. Torus może wysłać nowego przywódcę myśliwych, zwalniając tym samym w obozie miejsce dla mnie. Nie poddajesz się, co? Dobra, pakuj do obozu swoje 4 litery. Torus się tym zajmie i przyśle nowego przywódcę. No to na co czekasz? Nie zapomnij zabrać Oskarda. Mam kilof. To nie jest Oskard, kurde. Lol. Okej. Nowy przywódca. O, idzie chyba ten nowy przywódca. Jak mu tam jest? Carlos. Hej, to ty jesteś tym nowym, który pobił Franka. Tak. A co? Tak, o co chodzi? Bo teraz ja muszę odwalać jego robotę. Wielkie dzięki. Chuj ci w dupę. Jak to jest być szefem myśliwych? Nie przypominaj mi o tym! A, kogo my tu siema. Mamy? Patrzcie, patrzcie, to ty! Mam dla ciebie trochę dobrych i złych wieści. Dawaj złą. Chcę najpierw usłyszeć złą wiadomość. Kruk cię szuka, jego strażnicy też. W zasadzie wszyscy bandyci. Jeśli się na nich natkniesz, zabiją cię. Wielu już próbowało. Twoja sprawność w walce dorównuje przebiegłości. Zakładając jeden z naszych pancerzy i przychodząc do obozu, zachowałeś się jak owca wstępująca między wilki. Stąpasz po grząskim gruncie, panie ryzykancie. I co? A ta dobra? A jaka jest dobra wiadomość? Nie wiem dlaczego, ale z pewnością masz tu teraz wpływowych wrogów. Cieszę się, że to ja cię rozpoznałem, a nie ktoś inny. Jestem człowiekiem pełnym zrozumienia, który potrafi żyć w społeczności. Ile chcesz? Och nie, nigdy bym nie pomyślał, żeby cię szantażować. Skąd? Ile? Nie tak dawno temu ktoś próbował zabić Estebana, jednak zginął z rąk strażników. Idź do Estebana i porozmawiaj z nim. Potem utniemy sobie pogawędkę. Jak wolisz, okej. No to tak też chyba zrobimy. Skoro teraz Senian ma nas na haczyku. O, Fisk. Hej, siema. Jeśli szukasz uczciwego kupca, to właśnie moja chata stoi zaraz za domem Estebana. Spoko. O, fajnie. Ten sam Fisk.
Sługa burzy, nie będę takich tak, głowień kupował. Co tu masz jeszcze takiego? Co to jest? Rtęć. A na kim rtęć? Broń Walta 150. O, ale tu się w sumie już można obłowić przy takich broniach. Oj, tej rzeczy nie sprzedawaj, bo to jeszcze może zrobić niejedną siekę. A kupię se strzały. No w sumie jakbym teraz to sprzedał i to, no to mi się zwróci. Albo nie będę kupował. Mam już w sumie dwa kafle, to nie jest źle. W ogóle nie jest źle. Dobra, chcę pogadać ze Stebanem. To chyba tutaj wręcz. Witam. Więc to ty jesteś tym gościem, który wywalczył sobie wejście do obozu. Wieści szybko się rozchodzą. Franco był twardy. Nikt nie śmiał mu się przeciwstawić. Nikt poza tobą. Mówię to tylko po to, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie mów, że to nie tak. Jeśli spróbujesz tego samego ze mną, zabiję cię. Chcę wejść do kopalni. Oczywiście, że tak. Rozmawiasz z właściwą osobą. Każdy, kto pracuje w kopalni, dostanie ładny udział w złocie. A ja odpowiadam za czerwone kamienie, bez których Torus nikogo nie przepuści. Daj mi jeden z tych czerwonych kamieni. Pewnie, ale nie za darmo. Zwykle domagam się pewnego udziału w wykopanym złocie. Jak tam twoja sprawność w kopaniu? Nie wyglądasz na eksperta w tej dziedzinie. Gdybym dał ci czerwony kamień, to na pewno nie dlatego, że jesteś wykwalifikowanym kopaczem. Nie. Mam dla ciebie inne zadanie. To zamieniam się w słuch. Tak? Jeden z bandytów próbował mnie usunąć. Jednak to on został usunięty przez moich strażników. Pewnie chciał zająć twoje miejsce, co? To był dureń. Skretyniały oprych. Szczerze wątpię, że sam wpadł na ten pomysł. Nie, wykonywał czyjeś zlecenie. A ja mam się dowiedzieć, kto za tym stoi. Nieważne, kto wysłał zabójcę, zapłaci za to. Znajdź go, a ja wpuszczę cię do kopalni. Właśnie dlatego przysłał mnie tu Senian. Senian? On też dla mnie pracuje. Kazałem mu mieć oczy szeroko otwarte. Od czego mam zacząć? Wszyscy w obozie wiedzą o tym incydencie. Tak więc nie musisz tego trzymać w tajemnicy. Spróbuj się dowiedzieć, kto jest po mojej stronie, a kto nie. Porozmawiaj ze Snafem. Ten gruby kucharzyna zawsze dużo wie. On zawsze lubiał dużo wiedzieć i gotować chrząszcze a la Snaf z pieczarkami. Tak, pamiętam. To był taki narwaniec. Ej, ty. Yo, madafaka. Już z nim rozmawiałem. Wspominał coś o próbie zabójstwa? Mam się dowiedzieć, kto za tym stoi. Wiesz coś o tej sprawie? Niewiele więcej niż ty. Sam szukam tego człowieka, ale najbardziej interesujące jest to. Zamieniam się w słuch. Chcę, żebyś dobrze wykonał swoje zadanie. Masz znaleźć zdrajcę. A gdy go znajdziesz, zabij go. Dla mnie. Nagroda przypadnie mnie. Nie zapominaj, że mam list gończy na ciebie. Rób swoje i spraw się dobrze. Wiesz, co się stanie w przeciwnym wypadku? Chyba powinienem cię zabić. Nie ma mowy. Do czego mógłbyś mi się przydać? Hej, chłopaki! Uderz go! Dasz sobie radę! No, dołóż mu! Niech ma czego chciał! Nie pozwól na to! Wal z całej siły! No, dołóż mu! Proszę bardzo. O, chyba Senian był zdrajcą. LOL, ale się zbugował koleś. Tutaj zapisz to. To najlepiej zapisz. Ale kurde, co za lagi mam. Ej, co się dzieje? Jakieś spadki z kosmosu normalnie. O luju, trzeba to przerwać na chwilę. Okej, może teraz przeszło. Pogadajmy z każdym możliwym. Bo to teraz jest istotne. Wyglądasz jak kopacz. Bo jestem kopaczem. Gdy ostatnio byłem w kopalni, tyrałem jak wół. Aha, jak zawsze. Co się dzieje ze złotem z kopalni? Torus je zbiera i rozprowadza. Nikt nie może zatrzymać tego, co znajdzie.
Każdy otrzymuje tylko część złota, by myśliwi i strażnicy też coś mieli. To dobrze. Od czasu wprowadzenia tej zasady mamy mniej zabitych, a kopacze i tak dostają więcej niż ci z zewnątrz. Kurde, co tak laguje. Zarąbane lagusy. Co wiesz o próbie zabójstwa? Hej, nie mam z tym nic wspólnego. Aha. Co wie... Mów. Co wiesz... Hej. Kurde, nie powiem. Dlaczego nie jesteś teraz w kopalni? Byłem tam bardzo długo i pracowałem tak ciężko, że prawie odpadły mi ręce. Potrzebuję kilku dni odpoczynku. Potem wezmę swój kolejny czerwony kamień. Aha. O co chodzi z tymi czerwonymi kamieniami? To pomysł Torusa i Estebana. Torus zajmuje się rozprowadzaniem złota, a Esteban organizacją pracy w kopalni. Oczywiście nie chce mu się biegać do Torusa za każdym razem, gdy wysyła kogoś do kopalni. Po to są te czerwone tabliczki. Dzięki nim Torus wpuszcza nas do środka. To coś jak karta wstępu. Śmieszne trochę. Jaki masz problem z Estebanem? Ta świnia myśli tylko o pieniądzach. Co kilka dni ktoś zostaje pożarty przez pełzacza. Ale Esteban nie chce wysłać do kopalni wojowników. A dlaczego? Bo ci kolesie stanowią część Straży Kruka, a on boi się im rozkazywać. Mhm. Zamiast tego pozwala nam zdychać. Skandal. Dobra, kurde, te lagi nie ustępują. Nawet w tym miejscu, patrzcie. Nie wiem, co to się dzieje, no. A może teraz przestanie na chwilę lagować, bo kurde, no to jest katastrofa. Co u ciebie słychać? No cóż, przynajmniej jestem w środku. Lucia pędzi naprawdę mocny bimber. Esteban nie pozwala mi jednak wejść do kopalni. Przynajmniej na razie. Ale dostałem kilka innych zadań. No i? Co ci kazał robić? Ktoś próbował zabić Estebana. Chcę wiedzieć, kto za tym stoi. Okej. Esteban sądzi, że w sprawę zamieszany jest Snaf. Mam mieć na niego oko. Co? Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? A więc szukasz ludzi, którzy są za to odpowiedzialni? Nic o tym nie wiem. Skąd niby miałem się dowiedzieć? Siedziałem jeszcze w bagnie, gdy cała ta historia miała miejsce. Okej. Przyjdę później. To okej, to teraz gadamy z panem Chcesz Snapem. Pić? Czy gadać? Czego potrzebujesz? Co wiesz na temat próby zabójstwa? Chodzi o ten zamach na Estebana? Wiesz, skąd wieje wiatr. Oberżysta widzi wszystko, ale nie bierze niczyjej strony. A więc coś wiesz? Tego nie powiedziałem. Oj, wiesz. Co byś zrobił na moim miejscu? Zastanowiłbym się, co wiem na temat osoby, która zleciła zabójstwo. Po pierwsze, był to najpewniej jeden z bandytów, czyli jest tutaj w obozie. Po drugie, skoro jest w obozie, to znaczy, że cię obserwuje. Po trzecie, jeśli dojdzie do wniosku, że stoisz po stronie Estebana, to nigdy się nie ujawni. Pytanie brzmi, jakie masz szanse na znalezienie tego człowieka? No kurde, nie pisać mi SMS-ów. Nie, jeszcze. Dobra. Co ludzie sądzą o Estebanie? Właśnie. O kogo ci dokładnie chodzi? Każda informacja kosztuje. Ile? 10 sztuk złota. Aleś ty wymagający fin. Co mi powiesz o finie? Dobry kopacz. Ma zmysł do szukania złota. Z tego powodu Esteban go szanuje. Wydaje mi się, że się nawzajem dobrze dogadują. Co Lenar myśli o Estebanie? O ile dobrze wiem, Lenar nie myśli. Aha, ale dorąbał. Szczery. Co Emilio sądzi o Estebanie? Wydaje mi się, że nie zapaliłby świeczki na jego grobie. Rozumiesz, o czym mówię? Aha. Kurde, te lagi, ogarną ci się. Co możesz mi powiedzieć o Fisku? Fisk to Fisk. Płaci haracz Estebanowi i oddaje mu część towarów,
które dostaje od piratów. Aha. Wydaje mi się jednak, że Esteban za bardzo go nie obchodzi. Huno lubi Estebana? A, Huno, właściwie nic o nim nie wiem. Ta informacja jest za darmo. Haha, no wiadomo, bo nie wiesz. Co wiesz na temat Pola? Wydaje mi się, że nie przepada za Estebanem. Pracuje dla Huno, więc nie schodzi już do kopalni. No i to tyle. O. A jakie jest twoje zdanie o Estebanie? Kto o nim mówi, szybko kończy martwy. A, czyli ty coś musisz być zamieszany. O kurde, ale co tak przycina okropnie momentami? Dobra, może ty coś wiesz. Hej, ty! Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Nic. Ale debilko. Dobra. No to już po prostu OP. A ten dalej zbugowany, nie. No, większego kretyna nie dało się znaleźć. Hej, cześć. Czego chcesz? A co do próby zabójstwa Estebana? Tak? Wiesz, kto stoi za tym wszystkim? Dlaczego chcesz to wiedzieć? Esteban chce go widzieć martwym. O, pracujesz dla szefa. No. W takim razie powiem ci, co wiem. Po próbie zabójstwa chciałem odebrać swój kilof od kowala Huno. Nie było go tam jednak. No i? On zawsze tam jest. Według mnie to dość podejrzane. Okej. Spoko. Lenar nie myśli. A co do próby zabójstwa Estebana? Tak? Wiesz, kto stoi za próbą zabójstwa? Oczywiście. To na pewno sprawka Emilia. Jak szalony biegał do kopalni i rył tam niczym kryt. Ale od czasu próby zabójstwa siedzi na ławce i wcale się z niej nie rusza. To jasne. Aby wejść do kopalni, musi mieć czerwony kamień Estebana. Ale pewnie już nie śmie spojrzeć mu prosto w oczy. Ale dlaczego Emilio życzyłby śmierci Estebanowi? A skąd mam to wiedzieć? Może ma koleżkę, który chciałby zająć miejsce Estebana? Tak, to miałoby sens. Trzeba będzie z tym koleżką pogadać chyba. Hej, ty! Lenar powiedział mi o tobie kilka ciekawych rzeczy. Lenar? Ten gość to idiota! Na pewno to zauważyłeś. Powiedział, że nie byłeś w kopalni od czasu próby zabójstwa. Nic nie wiem. Oj, nie uciekniesz. Pomóż mi znaleźć człowieka, który zorganizował próbę zabójstwa. Nie, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Pomóż. Jeżeli taki idiota jak Lenar zauważył twoje dziwne zachowanie, Esteban szybko coś zwącha. Ja? Cholera. Podam ci tylko imię. Nie powiem nic więcej. Słucham. Huno. Idź do Huno. On musi coś wiedzieć. Dobra, czyli już coraz ciekawiej się zapowiada. Okej, okay, skoro Huno... A może lepiej do jego koleżki zagadam. Powinien był wiedzieć lepiej. Huno jest podejrzanym w sprawie usiłowania zabójstwa. Nic o tym nie wiem. Mów. Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Nic. Nie mam z tym nic wspólnego. Czego ode mnie chcesz? Wiesz. Nie mów, że to nieprawda. Kurde no. Hej, ty! Od razu widać, że znasz się na swoim fachu. Już to kiedyś słyszałem. Przynosisz stal? Stal? Nie, chyba mnie z kimś pomyliłeś. Wyglądasz znajomo. Spotkaliśmy się wcześniej? Oczywiście, w starym obozie. W starym obozie? Racja. To ty jesteś tym wścibskim gościem. Myślałem, że nie żyjesz. Cóż, wszyscy tak sądzili. Kto jeszcze przeżył? Paru ludzi. Niektórzy uciekli z krukiem, tak jak ja. Wielu zginęło w obozie.
Opowiedz mi o ucieczce. Kiedy przestała istnieć bariera, zapanował chaos. Niektórzy się ukryli, inni uciekli, a wszystko zostało splądrowane. Co zrobiłeś? Próbowałem uciec z obozu, gdy nagle zrobiło się strasznie jasno i poczułem straszliwy ból. Trafił mnie cholerny piorun. Ciągle mi się zdaje, że go słyszę. Później dowiedziałem się, że znalazł mnie Torus i zabrał ze sobą. A co do próby zabójstwa Estebana? Czego ode mnie chcesz? Szukam osoby, która zleciła zabójstwo. I przyszedłeś z tym do mnie? Myślałem, że możesz coś wiedzieć na ten temat. Ale nie wiem. Kłamiesz. Słyszałem trochę ciekawych rzeczy na twój temat. Podobno w momencie zamachu nie było cię na stanowisku. Tak? Emilio zdradził twoje imię. Na pewno wiesz coś na temat próby zabójstwa. Powiedz. A więc porozmawiałeś sobie ze starym Emiliem, co? Nie tylko on ciebie podejrzewa. No, rusz tą głową. Jak to? Chcę się dogadać ze zleceniodawcą zabójstwa. Wystąpisz przeciwko Estebanowi? Naprawdę? Więc to udowodnij. Zbyt długo już czekam na dostawę stali od piratów. Domyślam się, że przejął ją Esteban. Chce sprzedać mi stal po wyższej cenie. Oczywiście sam nie brudzi sobie tym rąk. Ma na usługach paru bandytów z bagna. Skąd o tym wiesz? Pijani bandyci dużo mówią. Ten gadatliwy bandyta ma jakieś imię? Nie powinno cię to obchodzić, ale gość, którego szukasz, nazywa się Juan. Jednak od dawna nie widziałem go w obozie. Będziesz musiał poszukać go na bagnie. Nie mów, że Najpierw powiesz mi, kto zlecił zabójstwo. Nie, nie ufam ci. Uważaj. Następną rozmowę odbędę albo z nim, albo z Estebanem. To zależy od ciebie. W takim razie dobrze. Zaaranżuję twoje spotkanie ze zleceniodawcą, ale na moich zasadach, zrozumiano? Idź do knajpy i porozmawiaj z oberżystą. On powie ci, co robić dalej. Gdyby to zależało od nas, sprawy potoczyłyby się inaczej. Dobra. Do knajpy. Ludzie, ale co tak laguje? Nie wiem, dlaczego tak strasznie przymula, ale muszę co chwilę nagrywanie wyłączać, bo to jest skandal. Dobra. Gdzie ten oberżysta? Hej! Przysyła mnie Huno. Wygląda na to, że znalazłeś swojego człowieka. No. Idź na górę. Ktoś tam na ciebie czeka. Czyżby Fisk? Kurde, ale przymula. No bardziej już chyba nie może. No Fisk, jak nikt. Ty luju. Zaraz zginiesz na moich oczach. Tylko niech te lagi się odlagują. Bo przydałoby się. Yo, motherfuckerze. Co wiesz o... Słuchaj uważnie. Chcę. Żeby coś z tym zrobić, mam własne problemy. Jak to? Słono, zapłaciłem za moją... Ale nigdy do mnie nie dotarł. Ktoś mi ją ukradł. To ty stoisz za tą próbą zabójstwa. Tak. Esteban mi zawadza. Nie pozwala wejść do kopalni moim ludziom. Chcę mieć pewność, że wszyscy pracują dla niego. Tylko dla niego. Ściąga haracz z handlu i tak kontroluje cały obóz. Co chcesz zrobić? Pozbędziemy się Estebana. Znaczy się, zabijesz go i zajmiesz jego miejsce. Nic z tego, dopóki otaczają go jego ludzie. A więc będziemy musieli się nim zająć. Powiemy prawdę. Jaką prawdę? Wykonałeś swoje zadanie i wiesz, że to ja stałem za próbą zabójstwa. Powiedz o tym Estebanowi, a wyślę swoich zbirów, żeby mnie zabili. Będę tu na nich czekać.
ty będziesz mógł załatwić tego sukinsyna, a ja zajmę się strażnikami. Kurde, nie pasuje mi taka propozycja. Choć to może mogłoby zadziałać. Bo powiem tak, Esteban to jest jakiś bandyta, typowy. O kurde, co ty chcesz ode mnie? Lol, to było dziwne. Akurat. Dobra. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero? Teraz już wiemy, kto za tym stoi. Co do tego zadania. Słuchaj, och, myślałem, że zaciekawi cię informacja o... Kto to jest? To handlarz Fisk. Siedzi sobie teraz w karczmie i popija. Nie ma pojęcia, że wiem. Ha, doskonała robota, chłopcze. Moi strażnicy się nim zajmą. Chłopaki, słyszeliście? Idźcie po tego Fiska. I co teraz? Teraz? Powiem ci, co zrobimy. Fisk umrze w cierpieniach i dowiedzą się o tym wszyscy w obozie. To będzie dla nich ostrzeżenie. Dobra, a czy dostanę teraz czerwony kamień? Dobrze się spisałeś. Ktoś taki jak ty nie powinien siedzieć w kopalni. Bardziej mi się przydasz w obozie. Gadasz jak ten Franco. Chyba żartujesz. Nie taka była umowa. Nie każdemu zaproponowałbym coś takiego. Oczywiście. A może dotrzymasz słowa i dasz mi... Hej, jeszcze jedno... Jacy strażnicy? Co? Ach, rozumiem. A niech to! Już piekiełko zgotowałem. Dasz sobie radę. No da... Jak przeżył? No nie ogarniam, przecież on już powinien zdechnąć. Nie, no i jakie to jest chore. Jeszcze raz. Fisk, jestem za tobą. To... Oj, i teraz ten Esteban to już na pewno zginie. Kurde, kij mu w oczy. Zginie za to, co mi zrobił. Przecież on już zdychał. Praktycznie już zdychał. Nie. Era to kurde, ja mu zaraz zrobię miodowe lata takie, że kurde się zesra. Dobra. I co ty teraz? Fisk to będzie. Dobrze się bardziej. Nie każdy. A może do. Hej, jacy strażni. Co? Kto opowiada takie rzeczy? Dasz sobie radę. Mocniej. A no kurde, do dupy trochę. No trzeba było szybciej to zrobić. Jeszcze raz. Da radę, ja wierzę w to, że da radę, tylko kurde, no trzeba lepiej to zrobić, szybciej. Dobra. I teraz? No dasz mi ten kamień. Hej, jacy, co? Ale szybko. Jak on mnie zakusił? No wyjumieć i ciach, ciach. No szybki. Szybki bandyta internetowy. O nie. A kto? Co on wie o służbie? Ach, mój palec to wytrenowany. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Chyba że... A może... Hej, jak to wygląda? Wreszcie. Mocniej! Mocniej! Teraz poszło, teraz zdechłeś i save'a robimy od razu. Zajebiście, no dzisiaj 3 kile, no nie, save zajebisty po prostu mi wyszedł. Dobra, wypij potkę, sropotkę, ochroniarze zdechli, można ich przeszukać, dziękuję za trofea. O, ten ile ma tych kamiennych tabliczek, o, no to jest masakra normalnie. Dobra, miksturka. Świetnie. A więc Fisk przeżył. Tak naprawdę.
No, to no widać, że no Fisk chciał się pozbyć i w sumie zrobił słusznie, a ten Senian tam leży jak jakiś taki przybolały ciul. Pogadamy z Fiskiem. Esteban nie będzie już sprawiał kłopotów. Długo na to czekałem. No. Masz chyba dość dużo roboty, a ja, jeśli będziesz czegoś... Nie ma sprawy. Wiecie co? Skończymy już ten odcinek, bo już zakładam, że jest długi, a episko dzisiaj było. 3 kile, dużo frajdy, dużo zacieszu. I tym akcentem zakończymy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 31 już to już jest taka zreworkowana seria, poprawiona bardziej, dzięki czemu będę mógł łatwiej i szybciej robić te misje fabularne. Myślę, że tak poza nagrywaniem zajmę się eksplorowaniem tych miejsc, w którym ja już eksplorowałem. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I sorki za te lagi, w niektórych momentach, nie wiem co to się działo. Trzymajcie się, na razie, yo!